Dagmara Kazimierska, znana z udziału w show Królowe Życia, zdobyła dużą popularność, mimo różnych doniesień dotyczących jej przeszłości. Wykorzystała szansę, którą dał jej los, i kontynuowała karierę w mediach. Ostatnio pojawiła się jako gwiazda nowego programu w Polsacie Dagmara Szuka Męża, który szybko stał się telewizyjnym hitem. Niebawem, Kazimierska zaskoczyła wszystkich, dołączając do obsady najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Choć jej umiejętności taneczne nie były na najwyższym poziomie, Dagmara szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w programie, częściowo dzięki swojej charyzmatycznej osobowości. Jednak jej występy zaczęły irytować Iwonę Pawłowicz, co doprowadziło do napięć między uczestniczkami. To napięcie przyciągało uwagę widzów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na każdy odcinek, śledząc rozwój sytuacji i czekając na kolejne słowne przepychanki między Dagmarą a Iwoną. Ta dynamika przyczyniła się do jeszcze większego zainteresowania programem, pokazując, jak emocje i interakcje między uczestnikami mogą wpłynąć na popularność show. Dagmara Kazimierska, mimo otrzymywania najniższych ocen od jury w Tańcu z Gwiazdami, cieszyła się ogromnym wsparciem fanów, którzy swoimi głosami zapewniali jej awans do kolejnych odcinków. Jej popularność i charyzma sprawiały, że bez problemu przechodziła przez kolejne etapy programu, zdobywając serca widzów. Jednak, pomimo wsparcia i sukcesów, jej udział w show niespodziewanie został przerwany z powodu problemów zdrowotnych. Stan zdrowia Dagmary stał się poważnym wyzwaniem, które ostatecznie zmusiło ją do podjęcia trudnej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w programie. Przychodzę dla Was z bardzo smutną wiadomością. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla Was tańczyć. Nie mogę Was już rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Z tym żebrem jest tak ogromny problem. Nie dało rady, wyznała Dagmara, co było wyraźnym sygnałem, jak poważne stało się jej zmagania ze zdrowiem. Od samego początku swojego udziału w Tańcu z Gwiazdami, Dagmara Kazimierska doświadczała trudności, które szybko okazały się większym wyzwaniem, niż początkowo zakładała. W rozmowie z Fakt w lutym, tuż po pierwszych treningach, przyznała otwarcie, że taniec jest dla niej dużym wysiłkiem. To jest bardzo ciężka praca, żeby tak tańczyć. Ja dopiero teraz przekonałam się o tym na własnej skórze. To jest chyba jeden z najcięższych sportów. Tu trzeba swoje wyćwiczyć i wytańczyć. Tu się nie da inaczej. Trzeba swoje wytańczyć, mówiła Dagmara, zdając sobie sprawę z fizycznego wymiaru tego wyzwania. Dodatkowo, ciągłe myślenie o swojej kontuzji znacząco wpływało na jej możliwości koncentracji podczas nauki kroków tanecznych. Stres i psychiczne blokady tylko pogłębiały problem. Ze stresu nie potrafiłam zapamiętać tego podstawowego kroku. Ciągle mi się to myliło. Była bardzo duża blokada psychiczna. Robię treningi w ćwiczkach, które są na małym kołeczku. Teraz potrafię kilka godzin tańczyć w tych butach. Później nogi mam bardzo opuchnięte. Źle to wygląda wizualnie, ale na to nic nie poradzę, relacjonowała Dagmara. Jej zaangażowanie i determinacja były godne podziwu, ale ostatecznie zdrowie okazało się najważniejsze. Przeszkody, z którymi się mierzyła, pokazują, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie dla trudności, z jakimi borykają się uczestnicy tak intensywnych fizycznie i emocjonalnie projektów. Życzymy Dagmarze Kazimierskiej dużo zdrowia i odpoczynku po intensywnym okresie, jakim było jej uczestnictwo w programie.